Suntem din România și a venit să cântăm. Przyjechaliśmy z małej miejscowości w Rumunii. Chcemy pomóc naszym rodzinom. Ja mam trójkę dzieci. Kiedyś byłem rolnikiem, teraz jestem grajkiem. Zastanawiam się często, kim ja jestem. Na pewno jestem Krakusem, choć nie urodziłem się w Krakowie, bo urodziłem się w Poznaniu 2 września 1934 roku z rodziców Ireny Ziembickich i Józefa Bednarskich. Oni byli Krakowianami i to już daje mi korzenie krakowskie. Dziadek Tadeusz Bednarski, wspaniały adwokat krakowski, był synem Wojciecha, który założył park w Podgórzu i był honorowym obywatelem miasta Podgórza. O Nowej Hucie nie zawsze myślałem pozytywnie. Przypominam sobie, jak za otrzymanie indeksu na uniwersytecie musieliśmy odpracować dniówkę na budowie huty. I wtedy przywieziono nas samochodami ciężarowymi i kazano nam przenosić cegły z miejsca na miejsce. Patrzyliśmy, że ten nasz trud był zupełnie bezsensowny, że można było nas wykorzystać zupełnie w inny sposób, naszą energię, naszą chęć pomocy budowy tego obiektu. Głos Nowej Huty miał początki trudne. Wiadomo, to były lata 50., wczesne 50., kiedy wyszalała cenzura, ale w głosie pracowali też wybitni ludzie. Do takich należał pan Tadeusz Robak. To był redaktor polonista, który był szalenie życzliwy dla młodych ludzi kończących polonistykę. I ja tam też, jak wielu innych, debiutowałem. Także w tej chwili mam już prawie 60 lat pracy. Huty przyjeżdżam i dzisiaj, nie tylko na spotkania malarskie, ale i na spotkania w kinie Sfinks. Dzisiaj już ostatni w tej dzielnicy. Tu jest szereg ludzi, z którymi mam bardzo serdeczne kontakty. Do tych należą Antoni Kawałko ze swoją wspaniałą galerią, pani Barbara Matuszczyk, która maluje i występuje w galerii, którą kiedyś odwiedzałem, gdy przyjeżdżałem tu do salonu Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych. Także wiele było tych moich spotkań z Nową Hutą, dlatego Krakus kocha Nową Hutę. Nie jest to koncert kolęd, ale kolędowanie z udziałem Państwa. Nigdy dość tych wspaniałych perełek naszych polskich kolęd.